Dzień dobry. Jest godzina. No i już. Już się zaczyna. Już? Jest godzina. Późna, ale my zbieramy się na wycieczkę. Robimy sobie wycieczkę. Miało być trochę inaczej, ale wyszło inaczej, ale w ogóle miało iść w ogóle kompletnie inaczej. No bo słuchajcie, mieliśmy wrócić, mieliśmy zostać na noc, potem mieliśmy wrócić, bo tata ma imieniny, a w końcu nie ma imienin. W ogóle okrężna droga. I w ogóle patrzcie, jakiego pięknego lustra się doczekałam. 3 miesiące prosiłam o to lustro i w końcu jest, no. Także łapka w górę dla Wojtka. I my jedziemy do Warszawy odwieźć znajomego na lotnisko, potem wracamy do domu. Taką wycieczkę sobie robimy. Bezsensowną trochę, ale może się coś ciekawego wydarzy po drodze. No i zbieramy się, bo niestety samolot ma wcześniej, więc musimy wcześniej wyjechać. Mam nadzieję, że dojdziemy cało i zdrowo. Ja myślę, że będzie wszystko ok. Choć Wojtek usina już na krześle, więc w samochodzie uśnie po 15 minutach. Więc to ja będę musiała czuwać całą drogę, bo jestem kierowcą. Ale jakoś mam coś takiego w sobie, że jak wsiadam za kierownicę, to oczy po prostu mi się szeroko otwierają i nie mam czegoś takiego, że mi się chce spać. Lubię kierować samochodem, lubię jeździć i sprawia mi to frajdę, więc jak jadę, to się cieszę, a nie zasinam, jak niektórzy. Światło! Dobra, mała przerwa, tankujemy, bo już niewiele jest. A, jak to się... Ej, popatrzcie się. Mi tu nie działa, ale okej. Tankujemy, chłopaki biorą coś do jedzenia i co miałam powiedzieć właśnie? Aha, w ogóle nagrywam, bo mam taką ambicję teraz, że zmotywowałam się przychodzić na siłownię, co mi zajęło bardzo długo, jakieś 3 lata się motywowałam, żeby iść, ale w końcu się udało i teraz właśnie mam motywację, żeby zacząć więcej nagrywać w końcu tych filmów i wziąć się za to konkretnie. Wiecie, już tak wszystko po powrocie z Kanady się unormowało, w sensie, wiecie, tak wszystko musiało dojść powoli do no nie wiem jak to nazwać, wszystko musiało powoli dojść do siebie. Wpadasz w taki rytm, w końcu wiesz, ile masz czasu i w ogóle idzie Mateusz. Mateusz w ogóle bardzo pytał się mnie, już to chyba mówiłam. Mateusz chciał wystąpić bardzo w naszym filmie, także cześć Mateusz! Siema! O, odezwałeś się! Niemożliwe, bo ja stwierdziłam, że się nie odezwiesz. Bo wszyscy są tacy cwani, że jak nagrywasz, to wszyscy ci mówią, że ten... Wszyscy się nabijają, a jakby i trzeba było wystąpić w filmie, to nikt by się nie odezwał. Co? To nie w moim przypadku. No. Tankujemy, jemy i jedziemy. Ale będzie fajnie, nie? Tak, będzie fajnie. No tobie szczególnie nam. Idę to. Spać. Wojtek już usinał przy biurku u mnie, także to u niego to jest 5 minut, kwestia 5, nie, co ja mówię, 2 minuty. Ja miałem kryzys od 11. Co masz? Kryzys od 11 miałem. Ej, 230 zł, on miał zatankować za 250. Może full. 1 lat więcej? Nie, może wybiło mu. Będziemy mieć pełny bak przez jakąś chwilę, póki nie wrócimy z Warszawy, ale w ogóle zapowiada się cudowny weekend, dlatego stwierdziłam, że w końcu zacznę nagrywać, wezmę się za to, bo tak wspaniałego i ciepłego weekendu nie można przegapić. Kto się wybiera w taki ciepły weekend, powiedz mi, w góry? Ja! No, i co ten pan tu robi? Co? Ten z wózkiem, co tam szedł. No to wymienił te przecież. Co? Do mycia szyb. Aha. O, jesteś, on jeszcze będzie hot doga. Ej, panie go podrywa chyba. Patrz, ty to widzisz? Widzisz to? Jak się uśmiecha? Co? Jezus, zasłoniłam cenę. Musisz być miła dla klientów. Tak, bez przesady. No co bez przesady? Oj, nieładnie pani, ja siedzę i widzę z auta. Odstawiliśmy przesyłkę. Jest godzina, która była godzina? 4:30. Zjedliśmy małe co nieco, rozprostowaliśmy trochę kości. Teraz mu zazdroszczę, że leci na te wakacje, bo jak tak jest się na lotnisku, to by się też gdzieś chciało lecieć. Ale cóż, próbowałam przekonać Wojtka, żebyśmy kupili bilety, chociaż do Krakowa byśmy się przelecieli, ale nie wyszło. Cicho, cicho, radnie. Ale za to robimy sobie wycieczkę do Sandomierza.
Sandomierz zaliczony. Byliśmy na rynku, na którym ojciec Mateusz jeździ, po którym ojciec Mateusz jeździ rowerem. Wszystkie knajpy, w wszystkich knajpach dookoła ktoś został zabity. Ale ładne miasto, tutaj jest też taki zameczek, piękne widoki są z góry. Byłyby pewnie jeszcze piękniejsze, jak się zrobi ciepło i zielono. No ale będziemy mieć okazję może tutaj przyjechać jeszcze raz.